Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor. Witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Epoka Lodowcowa Przygody Skrata. I dawno żeśmy się nie widzieli w tej gierce. Kompletnie zapomniałem o istnieniu tej gierki. I teraz tak, jesteśmy w sumie sobie w The Scrat Zone Caverns. I tak naprawdę zostaje nam tylko ten poziom następny i następny. I zostaje tak już... Tak na dobrą sprawę nam bardzo mało gierki, tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem. Kompletnie, tak jak już przed chwilą wspomniałem, zapomniałem o istnieniu tej gierki, bo troszeczkę, no nie nagrywałem jej. Dawno, bardzo dawno temu był ostatni raz odcinek. Jeśli miałbym sobie przypomnieć, to gdzieś to była końcówka marca. Nie, przepraszam, nie końcówka marca, tylko początek marca. To był ostatni raz, kiedy ja nagrywałem odcinek, ponieważ ta seria... leciała, pamiętam, że wtedy z Różową Panterą, którą swoją drogą wypadałoby też zrobić, w sensie kontynuację Różowej Pantery, bo nagrywaliśmy na kłopoty Pantera, a jeszcze nie zrobiliśmy, kurczę, Hokus Pokus Pantera, tak więc... Dobra, jesteśmy sobie teraz wyżej. Zobaczmy, jakie tutaj niespodzianki będą na nas czekać. Prawdę mówiąc, to jestem ciekaw, ile nam rzeczy uda się dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że całkiem sporo. Trochę szkoda, że będzie to końcówka tej gry, ale z drugiej strony też nawet się cieszę, ponieważ... No nie oszukujmy się, ta gra momentami jest trochę taka... Nie wiem... Trochę taka zaspokojna, trochę taka nudnawa. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Kompletnie zapomniałem o tych wilkach. Kompletnie zapomniałem o nich. Gra nam mówiła tutaj, że możemy oczywiście się skradać, ale ja jak zwykle mam to w dupie. O! Złoty żołądź. Boże, żołądź mamy. Znaczy, Boże, jaki żołądź, co ja gadam. Tom. No coś ala żołądź, wiecie, to jest to takie do tego. Do zasilenia. Ten taki mały obiekt, taka bateryjka. Nie wiem w sumie. Ale trochę jak żołądź wygląda, prawdę mówiąc. O! Super! Fajnie! Fajnie tutaj się podniosło. Dobra, więc teraz tak, tutaj się poogarniały te platformy, więc zrobimy myk, 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 myk. O! Jesteśmy wyżej, super! Czyli teraz będziemy musieli dostać się do następnej ścieżki. I tam trzeba będzie ogarnąć kolejny ten... kolejny zasilacz? Coś takiego? O! Dokładnie tak. Kompletnie zapomniałem, że mamy tą umiejętność, prawdę mówiąc. A widzicie, kurde, dobrze, że sobie przypomniałem i dobrze, że wróciłem do tej gierki. Bo przyznam szczerze, że nie planowałem powrotu do tej gierki. A przynajmniej nie tak prędko. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że kurde, no gdy tak zostawię let's play, no to też słabo będzie, nie? Bo ja ogólnie miałem trochę inny plan co do tego let's play i ja chciałem ten let's play trochę na live skończyć. Bo trochę wydawało mi się, że nagrywanie tych odcinków to troszeczkę taka strata czasu jest. Biorąc pod uwagę, że no aktywność pod tą serią jest bardzo, bardzo znikoma. Ale koniec końców stwierdziłem, że skoro już to zacząłem tak nagrywać, no to skończę to w ten sposób, tak więc... Jej, mamy kurde kontynuację tego let's playa, jakby nie patrzeć. Więc mam nadzieję, że wam się ogólnie będzie to podobało i że będziecie pamiętali o ocenie filmu, tak więc jeżeli wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce w górę i żeby być na bieżąco, to polecam zasubskrybować kanał. Myślę, że nie będziecie żałowali tej decyzji. Dobra, mamy tutaj drugą sobie żaróweczkę, myk.
O, tutaj się trochę rozjaśniło, fajnie. Fajnie, ładnie to się prezentuje. Więc zobaczmy, co tam mamy po tamtej stronie. Jestem jeszcze ciekaw, ile będziemy mieli tych takich ołtarzyków, żeby tą żarówę wrzucić. Ale chyba niedużo. Tutaj checkpoint mamy. Idźcie ode mnie, myszy. Albo szczury. Prędzej to szczury są. No, tego nie do końca planowałem. Tu i tak... A, dobra, tam była skrzynka z kryształami. Ale my sobie tego nie będziemy zbierać. Po co? Po co nam taka skrzynka? No, widzę, że kolejną mamy tutaj żarówę. Gdzie można tą żarówę zasilić? O, tu możemy. I teraz zielona ścieżka nam się aktywowała. Zielona ścieżka nam się aktywowała, więc tam będzie kolejna żarówa. Oczywiście znowu tutaj myszy, więc sobie je ominiemy, nie mam zamiaru z nimi walczyć, nie mam zamiaru czasu tracić na bitwę z nimi. O, to było dosyć szybkie przejście. No w razie co sobie zbiorę. Okej. I teraz idziemy sobie tutaj i tak jak podejrzewałem. Bardzo szybkie przejście, myślałem, że to trochę dłuższa sekcja będzie. Aha, i to już jest wszystko. To już mamy u góry, można by powiedzieć, coś a la exit. Exit oczywiście z tej ścieżki mam na myśli. Nie mam na myśli tego, że tutaj już się poziom kończy, chociaż byłoby to całkiem śmieszne, gdyby tutaj poziom się skończył. What? O co tu chodzi? Jak to jest, że wiewiór wpadł między szparę? Nie wiem, nieważne. Nieważne, idźmy dalej. A, i tutaj tylko kryształek był, lol. Myślałem, że coś ciekawszego u góry będzie. Jakaś naprawdę faktycznie nagroda, a nie kurde tutaj tylko kryształek. Bo to sorry, sorry bardzo, ale dla mnie to nie jest nagroda. To jest takie bardziej, o, nagroda pocieszenia ewentualnie. Idziemy prosto przed siebie. I skończyliśmy poziom, czyli faktycznie tutaj u góry był exit. The Icebound Gallery. I tu będziemy mieli chyba walkę z bossem. Tak, bo to będzie ostatni poziom już chyba. Albo przedostatni to będzie prędzej. Zresztą kurde, możemy luknąć. Przedostatni. No, tutaj żeśmy się w ogóle kompletnie nie spisali. Więc może tutaj jakąś statuetkę zdobędziemy oraz jakieś tam cząsteczki. Bo mamy 4 cząsteczki też do zebrania, o których ja nigdy nie pamiętam, żeby zebrać. No bo nie wiem w ogóle, w jakich miejscach są poukrywane, prawdę mówiąc. Ale myślę, że możemy sobie na jakimś streamie zrobić 100%. W sensie 100% mam na myśli, że splatynować sobie gierkę. No i popozbierać te tutaj fragmenciki, które są poukrywane. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Oj, 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 żuczki. Proszę mnie tu nie atakować. Proszę się ode mnie odczepić, cholera jasna. Ogólnie też pewnie niektórzy mogą zauważyć, że ja już tak nie często komentuję, w sensie, że często nie komentuję już na przykład tego, że ale ładny poziom, ej patrzcie jaki ładny poziom, zobaczcie w ogóle jaki piękny soundtrack. Pewnie się spytacie, co to w ogóle za zmiana, dlaczego ja tak nie zwracam aż tak na to uwagi. Otóż z prostego względu, domyślam się, że może być to po prostu denerwujące.
zdaję sobie z tego sprawę, że to może być denerwujące, jak na każdym kroku bym podkreślał ciągle, że coś jest wspaniałe, coś jest piękne, coś jest generalnie spoko. Więc dlatego stwierdziłem, że już nie będę tego komentował, ale co jakiś czas będę o tym przypominał, może tak to powiem. Co jakiś czas będę o tym przypominał, więc na razie moim takim przypomnieniem jest to, że bardzo ładnie to wszystko ze sobą współgra. No i tutaj to się rewelacyjnie uratowałem, muszę przyznać. Tutaj to naprawdę, kurde, picobello wyszło. Tu coś wyżej chyba będzie, coś mi się tak wydaje. Aha, skrzynki z tymi. No, niezła mi nagroda, naprawdę. Kurde, normalnie boki zrywać. Twórcy to są tacy kawalerze, że szok. Uwaga na komary, bo komary gryzą. Albo na muchy, lub jakieś inne owactwo, bo to są owady. Tylko oczywiście wiadomo, w czasach epoki lodowcowej. Jakieś pterodaktylskie owady. o kurde. Coś tutaj spadło, niedobrze. Do góry, jasne. Nie mów jasne, bo cię trzasnę. O! Patrzcie, kurde, jak się skampili, ja pierniczę. Ale jaja. Tu chyba na dole trzeba będzie, nie? No nie? No tak. Oczywiście trzeba było sobie otworzyć drzwiczki. Dobra, mamy tutaj checkpointik, aczkolwiek... A, dobra, bo nam się tutaj droga zamknęła, tak więc już dupa z jakiejś eksploracji. Więc prawdopodobnie tam nic nie było. Jestem święcie przekonany, że tam nic nie było. Ale mogę się oczywiście mylić. Więc teraz zejdźmy sobie na dół. Of course. I patrzymy, co tutaj mamy. To w ogóle, jak tak się z boku spojrzy, nie widząc oczywiście tych dinozaurów, to to trochę z boku wyglądało, jakby to była trochę taka quasi maska Uka-Uka z Crash of the Titans. Naprawdę, serio, weźcie tak se z boku, spójrzcie i nie zwracajcie uwagi, że tutaj jest głowa i ciało. To autentycznie wyjdzie trochę taka quasi maska Uka-Uka. I tak nie wiem, czemu mi się skojarzyło. Nie wiem, za dużo Crasha w ogóle w głowie mam, serio. A w ogóle dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy ja to nagrywam, 24 kwietnia jest. I to jest ostatni dzień, kiedy będzie można zagrać w betę Team Rumble. Bo teraz już nie będzie można. Teraz trzeba będzie poczekać, aż, kurde, gierka wyjdzie. Więc, no, trochę se poczekamy. No bo jakoś tam wyjdzie w czerwcu. Chyba 20, ile dobrze pamiętam. Dobra, jak zebrać te kryształki? Oczywiście wypad z baru wypały. No tam nie dolecimy niestety. Więc to odpada, zdecydowanie odpada. Tam trzeba by było jakoś się dostać. No kurde, idź stąd. Jeden z drugim. Musimy to jakoś doskoczyć. Damy radę. No, wiewiór coś tam niby skacze, ale coś doskoczyć nie chce, więc czekajcie, my to zaraz zrobimy tak pięknie. O! Super. Fajnie, fajnie. Już w końcu, kurde, te... robactwo odleciało. Propos robactwa, to trzeba będzie sobie, kurde, zamontować moskitierę, bo wypadałoby, skoro te wszystkie robaki
te wszystkie kurde pszczoły, osy i inne tego typu robactwa się obudziły ze snu zimowego, to wypadałoby jakoś sobie ogarnąć moskitierę. Bo już mamy tak naprawdę wiosnę, coraz cieplej jest tak naprawdę za oknem. Jak możecie zauważyć, że kurde teraz światełko se świeci, no nie? Tak ładnie słoneczko świeci. Po prostu no piękna temperatura jest na plusie. Nie wiem, jest 18 chyba stopni, coś takiego. A może 17. No kurde, wiewiór, skacz, doskoczysz tam. Chyba, moi drodzy, będziemy musieli zrobić inną rzecz. Bierz to. I trzeba będzie tutaj na te platformy ustawić, bo inaczej nie doskoczymy, nie ma takiej opcji. No, one muszą, one muszą się ruszać. Dobra, czyli dobrze ogarnęliśmy. Dobra, super. Ta będziemy mieli ruszające się platformy. Kurde, ale wiewiór czasami ma jakieś takie dziwne te ruchy. Bo on czasami zamiast od razu podskoczyć, w sensie wiecie, żeby zrobić podwójny skok tak jak teraz ja zrobiłem, no to on jakby nie ogarniał trochę co się dzieje. Co za wiewiór jeden. Następny tutaj mamy. Następną żaróweczkę. Ło! Ho! Ale tutaj światła pogasły. Ja pierniczę, ale ciemność. Te platformy w ogóle też tak dziwnie się poruszają, tak jakby one miały, nie wiem, problemy z animacją. Zauważyliście to? Tak jakby, kurde, nie wiem, jakieś klatki na sekundę spadały. Takie dziwne wrażenie odniosłem. Dobra, my żeśmy się tutaj cofnęli, więc po co ja tu wracam? Nie rozumiem. Niepotrzebnie zresztą tutaj wracam. I teraz brakuje nam tylko tego środkowego. Okej, czyli wszystko zgodnie z planem będzie. I mamy następne przejście. Elegancko! O, i trawkę żeśmy zdobyli. Fajnie. Trochę się późno skapłem, ale zawsze coś. Fajnie byłoby tutaj splatynować tę gierkę. Tym bardziej, że słyszałem, że platyna w tej gierce nie jest jakoś super wymagająca. Tak więc będzie można to ogarnąć. Też trzeba będzie splatynować Sonica Frontiers, żeby nie było przypału. No i zobaczymy, co tam będzie następne, nie? W kolejce. O, dobra, dobra, uciekamy. Bo jeszcze nas byżuki zaatakowały, a my tego nie chcemy. Wręcz przeciwnie, my wolimy od nich uciekać. No i tu chyba będzie exit. Tak mi się wydaje. No, dobrze wiedziałem. Dodge this. Kolejna trawka. The Crystal Mine. To już będzie ostatnia lokacja. I będziemy mieli trzecią połowę. Kurde, nawet nie wiem jak to nazwać. Trzecią część tej mapy świata będziemy mieli zaliczoną. Wtedy zostanie nam tylko już czwarta, czyli ostatnia. I za minutę, czyli równo o 16:00 będzie Crash Team Rumble. Podsumowanie, bo sobie takie nagrałem, podsumowanko.
Pójdźmy tędy, bo tu widzę, że coś będzie schowane na bank. Jezu, serio, takie gówno tutaj jest schowane, naprawdę. Już myślałem, że w ogóle jakiś statuetka, czy cokolwiek innego, a tutaj taki syf. Sorry, że tak się wyraziłem, ale taka jest prawda, niestety. No tych kryształów naprawdę sporo już zebrałem. Wiadomo, nigdy za wiele i tak dalej, ale... No ale teraz mamy zebraną, statuetkę. Tak więc teraz to możemy świętować. Chociaż przynajmniej jedną w tej sesji się nam udało zebrać, chociaż jedną. Więc mamy powód do radości. Takiej radości przez taki ironiczny uśmieszek, bym powiedział. No, znowu mamy tutaj coś, co nie pozwoli nam przesunąć tego klocka. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Dawajcie, chodźcie tu. No, i pociśnięci zostaliście, kurde. Pajace. Ale muza tutaj leci dziwna, strasznie. Strasznie dziwna muza tutaj leci. W sensie taka trochę creepy, bym powiedział. Jak na grę dla małych dzieci. Jakby nie patrzeć. No bo, no sorry, ale nikt nie powie mi, że to jest gra dla dorosłych, gdzie tutaj jest tyle akcji, tyle brutalności i tak dalej. No nikt mi raczej tego nie powie. A jak już to wypowiecie, to ale ironicznie, bardzo ironicznie. Nic tutaj nie ma? Halo? Jest tu coś? Jaka kolejność musi być? To taka F, fala i jakiś U. F, fala i U. F. Kurde. F. Fala. No i jest spoko, mamy odłamek. Pierwszy w tym poziomie. Ty, ale posąg tutaj zatonął. Ale jaja. Ale jaja. No to teraz możemy sobie stąd wracać. Kamera. No. Nie rób mi figli migli. No i teraz jakbym, kurde, dał ciała, to zawsze mogę tutaj mieć checkpoint. No, tak jak mówiłem, dam ciała i będę miał checkpoint. Tak jakbym przewidział to, że ja serio dam ciała. Skok. Dokładnie tak. Skok. 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 I zium.
Jesteśmy na miejscu. I kolejny checkpointik. I tam już widzę, że coś się będzie działo. Tam będzie zadyma jak 150. Trzech naraz. Wiem, że jest trofka, żeby pocisnąć ich wszystkich ze strzała. W sensie, wiecie, żebym musiał właśnie tak namierzać i tymi kamlotami rzucać. Ale no niestety, no nie jest to na tę chwilę możliwe. Przynajmniej w mojej opinii. Bo niby musieli się tak ustawić wręcz idealnie. Poza tym ich chyba nie da się. No nie da się ich w ten sposób. A, dobra, lipa. Uuu, tam u góry są te... Tam są tygrysy szablozębne, o kurde. To już tak na grubo lecimy z tematem. Ja tutaj z nimi nie mam zamiaru się... cisnąć. Myk, myk, myk. Tu już mamy następną sekcję. Nie wiem, czy tam u góry czasem czegoś nie było. Ale chyba nie było. Teraz będziemy zjeżdżać. Oj, lodowa ślizgawka. Mógłbym się tego spodziewać. Muzyka tutaj jest dobra. To muszę przyznać, że to jest bardzo pomysłowe. Co twórcy tutaj zrobili. Jedziemy, jedziemy. Wow, tam tutaj to byśmy sobie nie pojechali, tak więc no niestety przykro mi. Musimy w odpowiednich miejscach X wciskać. Przypomina mi się Harry Potter i więzienia z kabanu i wyzwanie Glacius. Ale myślę, że to z wiadomych przyczyn, dlaczego mi się to przypomina, bo autentycznie takie jakieś dziwne nawiązanie wyczuwam. Chociaż to jest takie bardziej w mojej głowie nawiązanie niż twórcy, którzy serio mieliby nawiązać do Harry'ego Pottera, raczej wątpię. Bardziej to ja sobie teraz tutaj to uroiłem trochę. I nie mam problemu, żeby powiedzieć, że to faktycznie se uroiłem, bo serio. To ja tutaj sobie tak trochę wymyśliłem, bo dla mnie to po prostu jest bardzo podobne. Czemu wiewiór zjeżdża na prawo? Nie rozumiem. The Crystal Maze. I to wszystko? Ty, bez kitu, to wszystko, żeśmy ogarnęli. Nieźle. Myślałem, że to trochę dłuższa będzie ścieżka, a się okazuje, że jednak nie. A się okazuje, że jednak nie.
Zobaczmy, co to będziemy mieli za umiejętność. No, mamy teraz te bloki, będziemy mogli je przesuwać.